Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z gry Fishing Planet. Pomyślałem, że przyda się film na YouTubie dla początkujących, bo wiele osób nie wie, jak się za co zabrać. Bardzo często na początku bankrutuje i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi. Ja mam już 55 poziom, no troszkę pieniążków na koncie. To nie jest dużo jak na mój poziom, ale też nie mam za bardzo czasu ostatnio, żeby grać. Na samotnej gwieździe znajduje się aż 68 graczy. To jest bardzo dużo osób i myślę, że nie każdy wie, jak tak naprawdę, nie wiem, zacząć z tą grą, jak się zacząć bawić, tak? No i pokażę, jak zarobić pieniążki na tych pierwszych levelach, tak? Bo bardzo często te portfele są bardzo cienkie. Pewna ryba. Która tak naprawdę na tych początkujących levelach, nie wiem, do 10 levela, naprawdę mega dużo pieniążków daje. I jest to bas plamisty. Trzeba kupić licencję zaawansowaną, żeby go łowić, ale wystarczy zrobić jakieś dwie misje i za 7 bitcoinów można licencję zaawansowaną, nieograniczoną kupić, ponieważ z licencją podstawową nie możemy go wziąć do siatki. Sprzęt, którego będziemy używać. Ja mam akurat tutaj Jiquinera 200, kowrotek Espira MRR 2000, jakąś tam plecionkę i wahadłóweczkę, która od chyba bodajże 4-3 levela jest dostępna do kupienia. Ale jak ktoś jest naprawdę takim bardzo początkującym, to w zupełności wystarczy taka wędka. Valuespin 190. Jeśli chodzi o kołowrotki, jakie można sobie dokupić, to nie wiem. To jest, myślę, Kalisto XSR 1400. Też do 2 kilo. Myślę, że w zupełności powinien wystarczyć na basa plamistego. Żyłeczkę, no taką nie za mocną, nie za... 0,18 będzie idealna, myślę. 0,18, ewentualnie jak już mamy szósty level, to 0,20, tak? Jeśli chodzi o przynęty, no to ja tutaj używam wahadłówki 5 gram, ale równie dobrze, jak ktoś ma właśnie te bitcoiny, to za jednego, tylko jednego bitcoina może kupić gigabasowego mini 9 gram haczyk 2. Naprawdę przynęta dobra, bo selektywna i na nią łowimy wtedy tylko basy. A więc wchodzimy już na łowisko Samotna Gwiazda i widzimy się za chwilę. Dobrze, tak więc jesteśmy już na łowisku Samotna Gwiazda i wchodzimy sobie na lokalizację Bagienna Eksploracja. No i zaraz wam pokażę, tak jak mówię, jak na tych bardzo pierwszych levelach, jak radzić sobie z grą i jak łowić na spinning basy plamiste. Tak samo równie dobrze pstrągi można łowić i inne rybki, tak, tylko że na tym łowisku dostępnego mamy basa plamistego, jeśli chodzi o tą rybkę, która da nam te pierwsze parę tysięcy w portfelu. A ja przewinę sobie czas do wieczora, ponieważ tutaj mamy lepsze brania. I zarzucamy albo w to miejsce, stoimy na środku kładki. Zarzucamy albo w to miejsce, albo w to miejsce. I zwijamy. To jak tak naprawdę prowadzimy przynęt, to już zależy tylko i wyłącznie od was. Jak chcecie, tak, to się jakoś specjalnie nie różni. Ja tutaj mogę zastosować przytrzymanie. Czyli tak jakby klikamy, przytrzymujemy, puszczamy. I to bardzo dobrze wabi rybę. Te kropeczki po prawej stronie informują nas, z jaką tak jakby efektywnością prowadzimy tą przynętę. Jak ta przynęta jest atrakcyjna dla ryb. Im więcej kropeczek, tym bardziej atrakcyjna dla ryb jest przynęta, którą prowadzimy, tak? Tak więc, mamy pierwszą rybkę. Jest to, tak jak mówiłem, szczupak amerykański. Jak widać, punktacja jest nie najgorsza. No oczywiście wy będziecie mieć więcej expa, bo ja mówię na troszkę mocniejszą rybkę. 37 pieniążków, to jest nie najgorzej. To jest nie najgorzej... W każdym razie spróbujmy jeszcze złowić basa plamistego, a do połowu basa plamistego spróbujemy użyć tego giga basowego, którego możecie kupić w sklepie za jednego bitcoina. Bodajże od levelu 5, tak mi się wydaje. Dobrze.
Mamy rybkę, na którą my czekali, a przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to bas planisty. Walczy, walczy ładnie. Dobrze, mamy rybkę. Pięknie. Ładna sztuka. Prezentują się, tak? Zarabiamy za niego 141, nie wiem jak się nazywa w sumie ta waluta, załóżmy, że dolarów, 141 dolarów. Doświadczenie oczywiście będziecie mieć większe, tak jak już powiedziałem, bo ja mam jedną kreskę do tyłu, bo łowię na słaby sprzęt, mocny sprzęt. No i na właśnie takich rybkach, na tych pierwszych levelach wam polecam zarabiać. No i tyle mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeśli film się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić. Możecie napisać jakiś miły komentarz. Miłego dnia życzę.